Pierwsza księga Mojżeszowa, 27 rozdział, 41 werset. 27 rozdział, 41 werset. Pierwsza księga Mojżeszowa ze Starego Testamentu czytamy. Dlatego znienawidził Ezaf Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec, i taki powziął Ezaf zamiar. Zbliżają się dni żałoby po ojcu moim, wtedy zabiłem brata mego Jakuba. Rebece doniesiono słowa Ezawa, starszego jej syna. Wtedy ona kazała przywołać Jakuba, młodszego syna, i rzekła do niego: brat twój Ezaf chce zemścić się na tobie i zabić cię. Posłuchaj więc, synu mój, głosu mego, wstań i uciekaj do Haranu, do Labana, brata mego. Zamieszkaj u niego przez jakiś czas, aż przejdzie złość brata twego. A gdy przeminie gniew brata twego przeciwko tobie i zapomni o tym, coś mu uczynił, dam ci znać i sprowadzę cię stamtąd, czemu jednego dnia miałbym was obu utracić. Potem rzekła Rebeka do Izaka: obmierzyło mi się życie moje z powodu córek Chetytów. Jeśliby Jakub miał pojąć za żonę którąś z córek Chetytów mieszkających w tym kraju, to po cóż miałabym jeszcze żyć? A Izak wezwał Jakuba, pobłogosławił go, dał mu taki rozkaz: nie bierz sobie żony spośród córek Kananejczyków, ale wstań, idź do Padan Aram, do domu Betuela, ojca matki twojej, i weź sobie stamtąd żonę spośród córek Labana, brata matki twojej. A Bóg Wszechmogący niechaj ci błogosławi, niechaj cię rozrodzi i rozmnoży, abyś stał się zgromadzeniem ludów. Niechaj ci da błogosławieństwo Abrahama, tobie i potomstwu twemu, po tobie, abyś posiadł kraj, w którym przybywasz jako gość, a który Bóg dał Abrahamowi. I wyprawił Izak Jakuba, a ten udał się do Padan Aram, do Labana, syna Betula, Aramejczyka, brata Rebeki, matki Jakuba i Ezawa. Ezaw zaś spostrzegł, że Izak błogosławił Jakuba i wyprawił go do Padan Aram, aby stamtąd wziął sobie żonę, i że błogosławiąc go, tak mu przykazał: nie bierz sobie żony spośród córek Kananejczyków, i że Jakub usłuchał ojca swego i matki swojej i poszedł do Padan Aram. Ezaf, widząc też, że córki Kananejczyków nie podobają się ojcu jego Izakowi, poszedł do Izmaela i pojął sobie za żonę, oprócz żon, które już miał, Mahaletem, córkę Izmaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota. Amen. Rebeka. Kobieta zupełnie szczególna w planie Bożym, w Słowie Bożym, szczególnie w dziele Bożym. Prosta kobieta, bez szczególnych cech, oprócz tego, że zawsze, w każdej trudności, z którą miała do czynienia, czy to była duża trudność, czy mała, ufała nie swojej logice, nie swoim zdolnościom, albo poznaniu, albo zdaniu, ale szła do Pana i pytała się Go. Małą dziewczynką była, jak Abraham zdecydował w swoim sercu, aby znalazł żonę dla syna swego
Izaka. Miał też Ezawa, ale Izak był synem szczególnym. Izak był synem obietnicy, bo w okresie, że było niemożliwe, aby urodził syna, Bóg go nawiedził i powiedział, że za rok będziesz miał syna. I on się zaśmiał. Ale później pomyślał z powagą i powiedział, co jest niemożliwe dla Boga. I to jest przekaz dzisiejszy. Co jest niemożliwe dla Boga? Jest coś niemożliwego dla Boga? Jest coś, co Bóg naprawdę nie może uczynić od chwili, jak to obiecuje. Και το εκφέρει i mówi με λόγο του στόματός του. Słowem swoim. Και ενώ ήταν pomimo, αδύνατο, że było niemożliwe, bo miał około 100 lat, 99 lat. Για αυτόν. Και i jego żona i też 90 lat miała i niepłodna była, uwierzył z nadzieją tylko, mono, bo widzicie, bracia i siostry, jakie są cechy chrześcijanina. Powinien mieć wiarę, która powinna być czynna, nadzieja, która będzie czynna też z cierpliwością i miłość, która naprawdę zdobywa moc z Ducha Świętego, bo miłość Boża jest wylana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Tylko ludzka miłość jest na żarty, nic nieznacząca. Miłość, która ma moc z Ducha Świętego, aby ta miłość miała ofiarę, bo jak nie ma ofiary miłości, jak nie ma miłości wylanej w sercu człowieka, wtedy ofiary nie może być ofiara i wiara powinna być czynna przez miłość. I w taki sposób z nadzieją do Boga uwierzył, że nic nie jest niemożliwego dla Boga. Ale problemem jego było jego żona. I bo musiała i ona też uwierzyć, bo jak nie uwierzy Sara, nic się nie stanie. Bo musi się stać współuczestnikiem wiary z uczynkiem. Tak jak nas namawia Słowo Boże, abyśmy nie byli współuczestnikami innych grzechów. I tak samo doradza nam Bóg, abyśmy stali się współuczestnikami uczynków wiary. I wynik był taki, że za rok urodził się Izak. Dorósł Izak. Stał się dorosłym mężczyzną, doszedł do wieku ślubu i Abraham pomyślał, że musi mu znaleźć żonę, ale nie z ziemi Chanan, nie Hananel, nie z narodów. Dlatego zawołał swojego sługę, któremu ufał. Dał mu όλων των υπαρχόντων. Zarządzanie całym jego majątkiem. Jest bardzo ważne, bo tak jest pokazane miłość i ufność człowieka do człowieka. I tak samo jak ci ufa, ustanowi cię zarządcą jego majątku. Czy tajemnic Królestwa Niebios, albo wieloróżnej łaski Bożej. I zawołał go i powiedział mu, idź do Padan Aram,
I tam poszukaj z domu mojego ojca dziewczynę, którą przyprowadzisz, aby wziął ją za żonę mój syn. I ten sługa zrozumiał, jaka to jest poważna rzecz, bo to nie było coś prostego. I powiedział, że jak ona nie chce przyjść, Abraham jednak powiedział mu, żeby się zaprzysiągł i powiedział mu, że będziesz wolny od przysięgi, jak nie będzie chciała przyjść. I w taki sposób wziął dary, złoto, srebro, wielbłądy i poszedł, pojechał do dalekiego kraju. Jego niepokój był wielki w sercu. Jak znajdę? Skąd mam znaleźć? I jak znajdę? Jak będę pewny, że to jest ona? Że nie popełnię błędu? Jakie poważne są te rzeczy? Bo człowiek popełnia błędy. I wtedy w Starym Testamencie ludzie oczekiwali na znaki, a w Nowym Testamencie mam prowadzenie Ducha Świętego i mówi, pójdę i stanę w centrum miasta, tam gdzie jest studnia, to centrum της πόλης ήταν εκεί που υπήρχε το πηγάδι. Bo tam była pustynia i jak tam zobaczę dziewczynę, która będzie mi się podobała, poproszę mu, zobaczcie co pomyślę, poproszę ją, aby mi dała wodę i jak ona mi powie, masz wodę i ja napoję wszystkie twoje wielbłądy, wtedy będę wiedział, że Bóg ją daje dla syna Abrahama. I to jest możliwe, żeby się stało. Powtarzam, nic nie jest niemożliwego dla Boga. Ale dla kogo? Dla tego, który wierzy. Wszystko jest możliwe dla Boga, ale i wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. I on w to uwierzył. To, co pomyślał, uwierzył. Uwierzył, że Bóg jest możliwy i jest mocny, aby to uczynił. I poszedł tam i usiadł koło studni. I widzi dziewczynę ładną, Rebekę, która przychodzi do studni. Nie zna jej. I zaczął wykonywać to, o czym pomyślał. Z nadzieją w wiarę. Wiara z nadzieją, że Bóg uczyni to, co mu mówi. I przybliżył się do niej i powiedział, daj mi się napić. I słyszy ze zdziwieniem. Oczywiście, masz, napij się. I ze wielkim zdziwieniem mówi, ja napoję twoje wielbłądy. To nie jest czymś prostym. Było 10 wielbłądów około. I wielbłądy potrzebują dużo wody. I nie odzywa się, czeka. I widzi tą dziewczynę ze zdziwieniem, że napaja wszystkie wielbłądy. Powtarzam, jest to możliwe. I odpowiedzią jest coś niemożliwego dla Boga. Wszystko jest możliwe dla Boga. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Wszystko. I pyta się, kim jesteś? I dowiaduje się, że jest córką brata Rebeki z Sary. Zdziwił się. Daje jej dary, złoto, srebro i mówi, mogę przyjść do waszego domu, możesz mnie ugościć. Mówi, oczywiście, chodź, mamy dużo miejsca. I poszedł, spotkał się z Labanem. Laban jest szczególną osobą, który złożył się na człowieka, przez którego Bóg wyćwiczył Jakuba.
Ale tematem dzisiejszym jest Rebeka. Prosta i zwyczajna kobieta. Jakby jej nie było, wtedy plan Boży nie mógłby się wypełnić. Dzieło Boże urzeczywistniło się z powodu tej kobiety. Dlaczego? Bo miała tą chęć, aby dawała, aby usługiwała. Nie miała pożądliwości, aby brała, aby jej usługiwało, aby jej ktoś usługiwał. Nie patrzył się na sam, nie patrzyła się na samego siebie, ale patrzyła się na innych. Jaka to jest piękna cecha dla kobiety, dla dziewczyny, dla mężczyzny i dla kogokolwiek z nas. Skontrolujmy samego siebie, czy jesteśmy pożyteczni w dziele Bożym. Czy jesteśmy godni zaufania Bożego. I to zrozumiemy, patrząc się i porównując na nasze serce, jaką chęć ma, co chce, wymaga, chce, czy może oferuje z radością, usługuje i stara się, aby druga osoba była zadowolona. I to jest piękne opisanie Rebeki. Jeszcze lepiej, cecha jej charakteru. Dlatego ją Bóg wybrał. Jeden dzień siedziała i wróciła. I Laban się uradował z prezentów. Wszystko poszło dobrze. Jak dotarł tam, gdzie jest Izak, ładna kobieta, dziewczyna, ale i pobożna, pokrywa się, zawstydziła się, aby ją zobaczył i aby ona go zobaczyła. Izak wziął ją za żonę i umiłował ją. 20 lat była niepłodna Rebeka. I Izak i Rebeka pomodlili się. I to jest dobra cecha, którą miała Rebeka, którą wykorzystał Bóg dla wypełnienia jego dzieła. I od razu poczęła i w dodatku bliźniaki. Ale jednak te dwa bliźniaki kłócili się w brzuchu. Powiedziała: och, co mi się stało? Dwójka dzieci będą pokłóceni. Powiedziała: Panie, co mam zrobić? I Bóg jej powiedział coś, co nie mogła uwierzyć. Coś nie do wiary. Masz dwóch synów. Jeden będzie pierworodny, ten, który wyjdzie pierwszy, drugi będzie, ale błogosławiony moim, którego ja wybrałem i któremu daję obietnicę Abrahama i Izaka, jest drugi. Pierwszy będzie pracował dla drugiego. I ta kobieta zna plan Boży. Rozumiemy, co to znaczy. Zna wolę Boga. Z odwrotnością do Izaka, który nic nie wie. Izaka nie wykorzystuje w ogóle Bóg. I w dodatku wykorzystuje go w jej słabości. Doprowadza go do zupełnej niemocy, aby mógł Bóg wypełnić swój plan. I faktycznie dorosły tych dwóch. Pierwszy był przystojny, wysoki i go umiłował Izak. Ale
Izaak jednak nic nie wiedział, a Rebeka wszystko znała. I Bóg Ezafa nazywa, to jest coś poważnego, co jest napisane w Słowie Bożym, że jest przetecznikiem i obrzydzeniem. Przetecznikiem był? Nie, ale po duchownemu. Był tak cielesnym człowiekiem, że jak wrócił z polowania, był głodny tak bardzo, że nie mógł zachować sprzątliwości swojego ciała i zlekceważył pierwociny i Jakub znalazł szansę, że dam ci zjeść i sprzedaj mi twoje pierwociny. I Bóg mówi, że Ezafa znienawidziłem, Jakuba umiłowałem. I teraz przychodzi ważny moment. Ważny moment błogosławieństwa Bożego dla Ezawa. Ale jednak Rebeka zna wolę Boga. I chce, aby się stała wola Boga. I Bóg też chce, aby się wypełniła wolę Boga. I musi współpracować z Rebeką. I Rebeka musi współpracować z Bogiem. Ale problemem jest Izaak. Pomyślcie. Syn obietnicy. Problemem wielkim, powtarzam, jest syn błogosławieństwa. Czyli wielkim problemem możesz ty być, że jesteś synem obietnicy, na nowo narodzony. Problemem dużym może być twoja żona, twój syn, pastor w kościele, bo całą władzę Bóg dał Izaakowi, obietnice wszystkie dał Bóg Izaakowi. Ale to jest duży problem, bo jest cielesny ten człowiek, bo nie jest prowadzony przez Ducha Świętego, nie pyta się Boga o nic, decyduje o wszystkim sam. I zmuszony jest Bóg, aby współpracował ze szczególną tą kobietą, z tą wyznaczoną i wyćwiczoną, bo przez cały czas jest wyćwiczana przez Słowo Boże i zostaje zmuszony, aby go oślepić, Izaaka. Bo jak go nie oślepi, nie może się wypełnić Słowo Boże. Jest ślepota cielesna i ślepota duchowna. Przypomnijcie sobie o pastorze w kościele w Laodicei. Musisz puścić do oka oczyszczony pokrop. Bo jest coś strasznego, jak nie widzisz woli Boga. Jak nie widzisz dzieła Bożego i widzisz tylko oczami ciała, a nie oczami Ducha Świętego. I woła go te, Jakuba, Rebeka i mówi, chodź tutaj, zrobimy coś. Izaak teraz nie widzi. Przygotuję ci pokarm, abyś mu dał, bo jest człowiekiem ciała i lubi jeść. Dwa są problemy twoje. Jeden problem jest, że nie masz włosów. Złapie cię i zrozumie, że nie jesteś ty. I weźmiemy skórę zwierząt i nałożymy na twój kark, na twoją rękę. I założę ci ubranie Ezafa, które są w szafie. I Jakub się przestraszył. A jak zrozumie, że to ja nie jestem Ezafem, ale Jakubem, wtedy mnie przeklnie. Ale Rebeka nie cofa się. Wie i zna wolę Boga. Zna, że błogosławionym jest Jakub. Wie, że błogosławieństwo weźmie Jakub tak czy owak. Robi co może. Wszystko inne zrobi Bóg. Αυτή κάνει ό,τι νομίζει, ότι μπορεί, όχι ό,τι νομίζει, ότι μπορεί καλύτερο.
I wszystko, co wykonuje robi z wizją Boga, z decyzją Boga, z planem Bożym. I tak wykonała. I Jakub poszedł. A Izak ślepy powiedział, kim jesteś, mój synu? Ezafem. I tutaj kłamie, ale jeszcze nie przyszedł zakon mojżeszowy, aby objawić, czym jest grzech. Jesteśmy przed zakonem. W okresie pierworodnego grzechu. Ja jestem Ezafem. Chodź blisko mnie, maca go, czuję włosy i mówi, że głos jest Jakuba, ale ciało jest Ezafa, bo jest pełne włosów. Je, ale chce się upewnić. I mówi, chodź, wezmę cię w objęcia. Nie jest głupi, cielesny jest. Dobrze było, ale był głupi, bo by nie był taki mądry, cielesny. On jest mądry, ale po cielesnemu. Nie jest odpowiedni, ale ma obietnicę Boże. Czyli jest nowonarodzony, ochrzczony w wodzie w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Ochrzczony w Duchu Świętym, z obietnicami, dziedzic Boży, współdziedzic Jezusa Chrystusa, ale cielesny. Jest zarządzany poprzez pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychę życia. Chodź, wezmę cię w objęcia. Wącha i mówi, to jest zapach mojego syna Ezafa. Ubranie, które dała mu Rebeka, aby założył Jakub i naprawdę pobłogosławił go. I teraz wypełni się plan Boży. I pomyślcie, jakby miał inną żonę, Izak, nie byłoby ludu izraelskiego. Nie zapominajmy, że z ludu izraelskiego wyszedł Chrystus. I pomyślcie, ile jesteśmy winni Rebece. My, lud Boży, Kościół Chrystusowy. Ile jesteśmy winni Rebece, tej kobiecie, prostej i zwyczajnej. Bóg nie mógł sobie poradzić z Izakiem, nie mógł go przekonać, nie mógł go wykorzystać, bo był cielesny. Był mądry, podstępny, ale był cielesny. I był cielesny. A Rebeka była prosta, dobrotliwa, ale prowadzona przez Ducha Świętego. I to jest pożyteczny człowiek. Przychodzi Ezaf, zrozumiał to oszustwo, zdenerwował się i mówi słowo Boże, że pomimo, że płakał, nie znalazło się miejsce powrotu i upamiętania. Stracił wszystko. Dlaczego stracił wszystko? Bo był cielesny jeszcze bardziej od Izaka. Pomimo, że on miał wszystkie błogosławieństwa i obietnice jako pierworodny syn Izaka, jednak jedno pytanie urodziło się w moim sercu dzisiaj. Dlaczego Bóg nie wyciągnął najpierw Jakuba, a później Ezafa? Nie byłoby wszystko łatwiejsze. Jak, przebacz mi Boże, jak ja bym był Bogiem, który znał wszystko, nie puściłbym pierwszego Ezafa z brzucha matki, pierwszego bym wypuścił Jakuba. I wszystko byłoby łatwe z wypełnieniem obietnicy. I nie miałbym problemu ze synem Ezawem, który jest cielesny. Dlaczego? Jeszcze. Dlaczego Jezus Chrystus wybrał jednego z uczniów Judasa,
który go zwiedział, że go wyda. Dlaczego Bóg pozwolił w Edemie, aby przyszedł diabeł i wiedział, że oszuka Adama i Ewę? Dlaczego Bóg pozwala na zgorszenia w Kościele? Bo mówi, że przyjdą szybko. Dlaczego Bóg pozwala w Kościele na fałszywe nauki, na sekty? Dlaczego Bóg pozwala w Kościele, że w pewnym momencie wychodzi na wierzch cielesna pożądliwość, zamysł, myślenie i ty tego nie chcesz? Nie byłoby łatwiej, aby było tak, że cielesnego rzuca na bok, a duchownego przygarnia. Bóg jednak jest mądry, nie jest głupi, tak jak ja, który myśli w prosty sposób. I mówi Słowo Boże, chcę to przeczytać jeszcze raz i za każdym razem, jak to czytam, raduję się i boję się. Błogosławiony człowiek, który wytrwa w pokusie, na które ja pozwalam, bo w taki sposób będzie wypróbowana jego wiara, bo wtedy przyjmie wieniec życia, bo on będzie wypróbowanym. Bóg więc nie wybiera duchownych. I co ty mówisz? Nie wybiera duchownych, wypróbowanych wybiera. Ludzi, którzy naprawdę, których naprawdę wypróbowuje. Czy poprzez kuszenie pozwala diabłowi, czy poprzez próby, które on sam, na które sam on pozwalał, musi być pewny, że ten człowiek jest wypróbowany, bo jego wiara będzie wypróbowana, aby próba wiary pracowała dla cierpliwości dla niego, a cierpliwość będzie miała dzieło doskonałe i wtedy człowiek będzie doskonały i będzie miał nadzieję. Nie wybierze cię, dlatego, bo wypełniasz się w Duchu Świętym, prorokujesz, zwiastujesz. To wszystko robi Bóg. Nie robisz ty tego. Nie wybierze cię, bo dlatego, że przychodzisz do kościoła codziennie, to nie, to Bóg to wszystko robi. Wybierze cię, jak pozwala na zgorszenie, pozwoli na zgorszenie, na pokuszenie, i aby zobaczył, jaką decyzję podejmiesz, bo nikt bez próby nie wejdzie do Królestwa Niebios. Co to znaczy? Abyśmy to zrozumieli dobrze, najlepszy w niebie, wiecie, kim był? Ten anioł, który stał się diabłem i niestety stoczył się, że stał się szatanem. I zobaczcie, zebrał w niebie wszystkich dobrych ludzi, charyzmatycznych ludzi, duchownych ludzi i tam w niebie będzie zgorszenie. I powie, ja jestem lepszy od niego, gdzie? W niebie. I to byłoby nieudanie Boże. I dlatego, gdzie jest wypróbowany człowiek? Tutaj na ziemi. Tutaj na ziemi jest objawiony, czy jest naprawdę utwierdzony, niewzruszalny, zakorzeniony w Słowie Bożym, w obecności Bożej i w dziele Bożym. Tutaj. I dlatego wszelką radość uważajcie, jak wpadniecie w różnego rodzaju kuszenie, mówi Słowo Boże.
miejcie radość, jak wpadniecie w różnego rodzaju kuszenia, bo poprzez kuszenia, powiem inaczej, nie poprzez twoje błędy i nieudanie, ale poprzez to, co mówimy, że to, co ci się nie udało. Co mi się przydarzyło znowu? Jaką prostą rzeczą byłoby, jakby wyszedł z brzucha matki pierwszy Jakub. Wszystko byłoby skończone. Mógłby mu zaufać? Nie mógł. Tak jak nie zaufał Ezawowi. I Bóg więc, umiłowani bracia i siostry, ma plan dla każdego z nas osobna. Plan, który jest bolesny. Ma plan próby. Ma plan kuszeń. I dlatego, co wyraża Bóg z doniosłością? Wszelkie staranie składajcie, abyście byli wypróbowani wobec Boga. Wtedy i tylko wtedy będziecie pracownikami niezawstydzonymi. Tylko będziecie dla mnie pożyteczni. Będę mógł wam ufać. Jak zrozumie, że jest wypróbowany, zgorszenia przyjdą. I biada temu, który da zgorszenie. Zważaj, nie zgarszaj. Zważaj ze swoimi słowami, swoim zachowaniem, zgorszenia przyjdą. Zważaj, abyś ty nie dał zgorszenia. To jest najgorsza rzecz. Sekty i rozłączenie przyjdzie, bo muszą być pokazani, doświadczeni. Czyli więc, kto jest pokazane, że jest wypróbowany? Jedna osoba, Rebeka. Izaak niedoświadczony. Ezaw zupełnie cielesny i bardzo mądry. Tak jak Izaak. Jakub musiał przejść przez wielkie próby, aby stał się wypróbowany. 20 lat był męczony przez Labana. Dzisiaj więc jest czas przychylny, jest dzień zbawienia. Dzisiaj, jak usłyszysz głos Boży, nie zatwardzaj swego serca. I co znaczy nie zatwardzaj swego serca? Nie miej nic ze swoim bratem, nie miej nic ze swoją siostrą. Nie zostawiaj swojego serca, aby cię oddalało od miłości Boga Ojca, od łaski Bożej i społeczności Ducha Świętego. Nie zatwardzaj swojego serca dla żadnej przyczyny. Dlatego, że nie możemy sobie poradzić z naszym sercem, pomóż, aby Bóg ci podarował serce skruszonego człowieka. I poproś Go, aby ci podarował ducha skruszonego człowieka, który nie wpada w pychę nigdy. Wtedy będziesz wypróbowany. Nie ty. Wtedy dlatego, że wiecie, co robi Bóg dzisiaj. To, co zrobił z Rebeką, objawia nam swoją wolę. I w dodatku ze szczegółami woli Boga. I stań teraz wobec zwierciadła, czyli Słowa Bożego, i zbadaj swoje serce. Zbadaj swoje serce. Nie stań się tak jak prezbiter, starszy syn, który miał rację we wszystkim. Wiecie, jaki jest najpoważniejszy problem, że masz wszędzie rację. To jest bardzo poważny problem.
Sprawiedliwość człowieka nie pracuje dla sprawiedliwości Bożej. Mam rację. Nikt inny nie ma racji. Bóg wie o tym, ja wiem o tym, ale stracę, nie powiem Królestwa Niebios, ale błogosławieństwo Boże. I co muszę zrobić? Dlatego, że mam rację, co z tego? Tak, ale mam rację. No i co z tego? I co mam zrobić teraz, że mam rację? Pójdę. Będę rozważał Słowo Boże. Zobaczę wszystkich ludzi, którzy mają rację. Tak jak Jonasz miał zupełną rację. Panie, mam, zostaw mnie, będą zniszczeni Ninewici, że oni są naszymi wrogami. Nie wierzą w Ciebie. Nie, ja chcę mieć logikę Ducha Świętego. Ja chcę mieć naprawdę Ducha, tak jak ma Chrystus, pokorny i uniżony w sercu. Grozili mu, miał rację. Nie groził, cierpiał, nie groził, ale oddawał, i to jest właśnie ta tajemnica, oddawał samego siebie temu, który sądzi sprawiedliwie, bo wie, że nic nie jest możliwego dla Boga. Oddawał zawsze samego siebie dla tego, który sądził sprawiedliwie, Bogu Ojcu. Miał zupełną rację, bo był bezgrzeszny, ale nie wymuszał nigdy swojej racji. To, co wymuszał zawsze, były objęcie swego Ojca, miłość Boga Ojca, prowadzenie Ducha Boga Ojca, Słowo Boga Ojca. I Jemu została dana największe imię, przed którym będzie klękało wszelkie kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią. I wszelki język wyzna, że On jest Panem. Dlaczego? Bo miał tą piękną cechę. Grozili mu, ale nie groził. Cierpiał i nie groził innym. Nigdy nie wymuszał swojej racji. To, co wymuszał, była wola Boga w niebie. Amen. Pomóż nam, Panie.